ukoronowanie, uhonorowanie mojej całej kariery. It's going to be a very bloody Saturday. It's going to be the dark for him. To jest main event, na który czekałem. No rzeź. To będzie rzeź, to będzie prawdziwa rzeź. Obiecuje jakąś walkę i z powodów niezależnych od nich ta walka się odbywa. To wypada, żeby ludziom oddać tę moc. Cieszę się, że obiecana walka z Karolą Pożarski będzie miała miejsce właśnie na KRF20. Dwie walki, moje pierwsze zostały wygrane przez niezdolność moich przeciwników do walki. Pierwszą walkę wygrałem ze względu na rozcięcie na głowie przymiotów, ze względu na zerwane jerobice. To też jest takie dyskusyjne, ale jakby nie patrzeć, zaraz sobie to na mojej głowie, a nie na ścianie. Z Valentinem Overeemem czekałem z własną pazernością. Zarówno Żerom, jak i Różawski są tak twardymi zawodnikami, że właśnie wydaje mi się, że to będzie w pełnym wymiarze, że będzie decyzja. K1 na scenie MMA po raz drugi. Mam, jak mówią, serce do walki, mam siłę i mam kondycję. Lubię się bić, ja będę chciał wygrać tą walkę i na pewno on nie przyjeżdża tutaj, żeby dostać, prawda? Także zapowiada się na mój... Ciężka, krwawa walka, no krwawa dlatego, bo wyobraź sobie dwóch chłopów po 110 kg w małych rękawicach. Tak się jeszcze na pewno krew będzie. No, I'm very hungry. Again. KSW20. Only on pay-per-view. Tapping his own skin on his diary. Scars on his face are the trophies. The fists, elbows, and knees are his toes. He believes that glory is immortal. One of the best Polish kickboxers in history. K1 champion of the world. The barbarian warrior. Ja się boję żartować, więc ty przejmuj w ogóle. Człowiek musi znać swoje miejsce we wszechświecie, naprawdę. Bardzo cię proszę, Juras. Świetnie zrobiłeś krok w tył. Mogę nawet zrobić dwa. Bardzo proszę, Juras. Daj mi się ubrać spokojnie, Marcin, nie denerwuj się. Delikatnie weź mikrofon. Dzień dobry. W końcu doczekałeś się walki ze Jeromem Lebanerem, bo on będzie twoim przeciwnikiem na KSW20. Mówiłeś już o tym wygadać, że to jest walka, która jest niejako uwieńczeniem twojej kariery, spełnieniem marzeń, tak? Ja zapytam inaczej, kim dla ciebie jest osoba Jeroma Lebanera? Bohaterem, idolem, zajebistym zawodnikiem, ikoną sportu, który był moim życiem, jest moim życiem. Czego oczekujesz po walce z Lebanerem? Wygrywasz, co dalej? Przegrywasz, co dalej? No bo nie oszukujmy się, faworytem tej walki jest Lebaner. Obojętnie czy wygram, czy przegram, kończę przygodę z KSW i przechodzę do UFC. Czego ci serdecznie życzymy? Dziękuję bardzo, wszystkich pozdrawiam i zapraszam na galę. No
jeszcze chciałem, proszę pana, zapytać.